Prace nad projektem rewitalizacji placu Reymonta trwają i, trzeba dodać, wzbudzają spore emocje wśród mieszkańców, szczególnie od kiedy w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o tym, że stojący tam pomnik polskiego noblisty ma zniknąć. Głos w sprawie, choć zdalnie, zabrał także rodowity złotoryjanin Mariusz Szczygieł. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wraca do wspomnień z dzieciństwa związanych z pomnikiem właśnie i pyta wprost. Dlaczego upieracie się przy usunięciu pomnika? Przecież on jest obiektem historycznym, świadczy o przeszłości miasta, daje kulturową trwałość przestrzeni. O plany pytamy w złotoryjskim magistracie. Jak się okazuje, pomnik Reymonta ma pozostać na placu, co nie znaczy, że jest nie do ruszenia. Sam pomnik chcemy troszeczkę przesunąć, on żeby nie był w centralnym miejscu, żeby nie był odwrócony plecami do naszego miasta, bo w tej chwili on jest odwrócony plecami nie tylko do naszego miasta, ale także do Domu Kultury. Burmistrz zaprzecza zatem, by Reymont miał zniknąć z placu. Po usłyszeniu tej informacji wielu złotoryjan najwyraźniej odetchnie z ulgą. Oto bowiem, co mieli do powiedzenia, gdy pytaliśmy o zamieszanie z pomnikiem Reymonta. On jest wizytówką złotoryjanin przecież. Tu usiądę, odpocznę, popatrzę na Reymonta. Boże złoto, on tak długo stoi, że się tak do niego przyzwyczaiłam, że nie widzę, żeby był inny. Ja go lubię. Jestem zadowolona z niego i tędy zawsze chodzę, codziennie. To już się tak wkomponowało w miasto, że jak go się ruszy, to będzie problem później. Podoba mi się, ja przyzwyczajona jestem do tego pomnika. Starego się nie zmienia, także wolałbym, żeby to zostało. Reymont stanie zatem bokiem, to już wiemy. Co natomiast z przestrzenią, którą budowlańcy odkryją, przenosząc pomnik? Urzędnicy tłumaczą, że będzie tam plac pełen zieleni i słowem wymarzone miejsce do odpoczynku. Będzie taka makieta płaska, jakby starówki złotoryjskiej. Myślę, że w najbliższym czasie, ponieważ ten projekt jest przygotowywany, on za moment będzie pokazany naszym mieszkańcom. Projekt ma być gotowy po wakacjach, ale to niewiele jeszcze znaczy. W budżecie miasta brak bowiem pieniędzy na rewitalizację. Złotoryja chce sięgnąć w tym celu po zewnętrzne środki, a to może potrwać.